Gdy w 1987 roku, Co? Tak, całe dekady temu, Clive Barker dał nam Hellraiser'a, niewielu pewnie się spodziewało, że stanie się on tak wielkim sukcesem i będzie miał aż 10-11 część w drodze. Dlatego dzisiaj opowiemy nie o samych filmach, ale o ciekawostkach związanych z produkcją wszystkich 10 części. Powstawał, kiedy Freddy, Michael, Jason, Leatherface już byli ugruntowanymi postaciami, ikonami horroru, więc rzeczywiście tutaj widzisz, jak jest, ale Pinhead oczywiście też musiał się pojawić. Przyznam szczerze, że niewiele osób mówiło, myślało, że będzie sukces. Książka delikatnie jest inna niż film. Przyznam szczerze. Dobra, bardzo dobra, bardzo ciekawa. Przemysł, że podoba mi się. Clive Barker stwierdził, ok, robimy film, nie będzie on, studio tego wymagało, że albo ma być milczący jak Jason, jak Michael, albo ma rzucać tekstami, gadkami różnymi jak Freddy. Powiedział, nie, on jest inny, on jest jak najbardziej inteligentny, to ma być postać całkowicie inna. I jak stwierdził, tak zrobił jak najbardziej. Do roli Pinheada wziął, zatrudnił Doga Bradleya. Osiem części wytrzymał. <trym> Poległ na dziewiące, powiedział, że dziękuję bardzo, scenarz mnie nie interesuje, ale y, Doug Bradley rzeczywiście facet miał problem, przynajmniej szczerze, bo cały czas oczywiście był charakteryzacji, no to trwało przy okazji pierwszej części około 6 godzin, tak mówi Doug Bradley, że nałożenie całej charakteryzacji, ale kiedy zrobiono już film, kiedy nakręcono film, przyszedł na imprezę i tak, cześć, 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 ludzie... Kim jesteś? Nikt się w ogóle nie chciał z nim zaprzyjaźnić, nie, nie chciał z nim pogadać. Co jest? Czy taki taki wredny, byłem taka wredota. Okazało się, że nikt po prostu go nie poznał, bo on zawsze jak przychodził na plan, przychodził pierwszy, bo nałożenie charakteryzacji trwało długo, więc jak już się pojawiali, pozostali aktorzy, pozostali członkowie ekipy, to oni już widzieli go tylko i wyłącznie jako pinheada nikt nie wiedziała go naprawdę się nazywał. Ej, ej, ja Doug Bradley, pinhead! A Pinhead, super, jesteś gościu, jesteś ziomal, dziękuję bardzo I bardzo mi się to podoba. O, będziesz z nami y, pił, imprezował i tak dalej, i tak dalej. Reszta już w tym momencie jest historią. To, że postacią główną tego filmu, tej serii właściwie jest Spinhead, było przez przypadek. Książce, tak naprawdę nie był on postacią pierwszoplanową. Tutaj wyszło w dosyć dziwny sposób. Otóż, postacią pierwszoplanową miała być, miała być kobieta, no ale okazało się, że kiedy nałożyli na nią całą tą charakteryzację, no to niestety nie mogła ona mówić wyraźnie. I stwierdzono, że no tutaj te, te linijki jednak trzeba podawać, podawać dosyć fajnie, dosyć sensownie, żeby było zrozumiane. Fakt, to można było pewnie zrobić po nagrać dźwięk, no ale stwierdzono, że zrobią w, w ten sposób. zamieniali temu wzięli troszeczkę tekstu, temu dodali i tak dalej. I okazało się, że pinhead będzie właśnie postacią y, kluczową, tym głównym cenobitą. Bardzo dobrze, przyznam się, szczerze, że stało, bo jest dosyć mroczny, dosyć hardkorowy. Od początku było wiadomo, że to będzie połączenie przyjemności i bólu, więc film musiał być dużo oczywiście scen seksu, a także mnóstwo krwi, mnóstwo różnego rodzaju śmierci i dobrze to wyglądało. Pamiętaj, to jest rok 1987, mnóstwo lat temu, więc wtedy nie było komputerowo generowanych efektów, czyli CGI, Co? tylko to wszystko, jeżeli widzisz jakieś fajne rzeczy, to było to robione poklatkowo. Czyli długo to zajmowało. W ogóle mnóstwo fanów y, wkurzało się na barker, Mówi, stary, te ostatnia scena, ostatnie kilka y, ujęć są tak beznadziejne zrobione efektu, efekty specjalne, że to się nie, nie da się opisać. No on odpowiedział: Słuchaj, motyw jest taki, kiedy już y, była postprodukcja, kiedy montowaliśmy, okazało się, że brakło nam pieniędzy. Nie ma pieniędzy na efekty specjalne, więc wziąłem kolesia jednego od efektów specjalnych, zamknęliśmy się u mnie, y, u mnie w domu na strychu i tam właśnie te robiliśmy y, efekty specjalne no, metodą chałupniczą. Słuchaj. Ciesz się, że i tak jest dobrze, bo tyle co my żeśmy wypili w ten weekend to po prostu cud, że cokolwiek widać. Trudno się nie dziwić. Film miał dosyć niski budżet, jak na, oczywiście na standardy Hollywoodu, a będą części, które będą miały jeszcze niższą dawkę pieniędzy, żeby ten film stworzyć i dużo mniej, mniej czasu będzie na to, ale rzeczywiście Barkerowi się udało coś. Jego matka była z tego bardzo dowolona, kiedy poszła do kina, nie znała jego książki, kiedy poszła do kina i tam patrzy Clive Barker z Hellraiser mówi, ach, jakże już cudownie. Barker stwierdził, no to było pierwsze dwie minuty, kiedy ona rzeczywiście się cieszyła, bo kiedy już zaczęło się dziać, kiedy rzeczywiście te sceny i tak dalej, i tak dalej to matka po prostu Dziękuję bardzo, nie, nie jestem zainteresowana. Coś ty synu narobił. No ale rzeczywiście, Hellraiser stał się ikoną. Pinhead jak najbardziej stał się ikoną, jest to chyba najbardziej rozpoznawalna rola Doga Bradley'a, no mimo że pojawia się między innymi w, w drodze bez powrotu. Buśmy story na te spory i pomówmy o I rzeczywiście. Muszę przyznać, zarobił dużo pieniędzy. jak na film tej klasy, no pamiętaj, to jest horror, to jest straszak Pinhead tutaj, właściwie Hellraiser, Mam przy budżecie około miliona funtów, czyli plus, minus milion, dwieście, milion, trzysta dolarów Zależnie od jaki przylicznik, zarobił prawie piętnaście milionów dolarów, więc rzeczywiście takiego zysku producenci nie mogą, nie mogą Oczywiście, że tak, włoska firma Kasurczy, Mamona i Szmal musi się zgadzać. więc kiedy taką dostają, taki zaszczyt gotówki dostają producenci do domowym, no to co? Tak, robimy drugą część. Ta część już nie była reżyserowana przez Clive'a Barkera, ale miał on cały czas piecze, bo dokładnie wiedział, gdzie, w którym kierunku ma jego seria podążyć i tutaj. Chciał, ażeby troszeczkę było więcej powiedziane na temat cenobitów, na temat ich yy, tak naprawdę zaplecza, skąd są, kim byli, jak, jak to się wszystko wyglądało, no ale studio stwierdziło, budżet był dużo większy, bo tam był milion, to były 3 miliony funtów, miało być jeszcze więcej, no ale niestety wytwórnia miała pewne problemy, więc ciach, 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 budżet obcinamy. Stwierdzono, no tutaj pewne rzeczy musimy usunąć. Przenieśli część tych historii do trójki, do, do, do trzeciej części, ale przynajmniej, że też udało się dużo pokazać. W ogóle niech o tym, że studio wierzyło w tę produkcję. Wystarczy fakt, że ten film dostał zielone światło w momencie, kiedy jedynka była w fazie postprodukcji. Czyli oni już wtedy wiedzieli jak najbardziej, mamy złoto, będzie wszystko dobrze, będzie fajnie. Musimy przede wszystkim sprawić, bo okazało się, że Pinhead stał się popularny, musimy Zapewni, żeby Doug Bradley wrócił. W scenariuszu chcemy, żeby wrócił również Andrew Robinson, czyli no, Larry Cotton. Jedna z głównych postaci. On powiedział: Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest. Nie jestem zainteresowany, dziękuję bardzo, do widzenia. No i jak to często ma miejsce w Hollywood, musiano zmienić scenariusz, przepisać. Scenariusz to w ogóle jest chyba e, słowo klucz całej serii. Właśnie scenariusz oraz termin stracenia praw autorskich. No ale do tego oczywiście, oczywiście jak najbardziej dojdę. Tony Randall, czyli reżyser, był wielkim fanem jedynki stwierdził, ok, uwielbiam to, ale musimy zrobić coś inaczej, bo nie chcę, żeby to była kontynuacja, kontynuacja no i tak dalej, i tak dalej. więc tutaj jest napisane, że chciał, ażeby to była taka mroczna fantazja i troszeczkę tak naprawdę się mu udało, żeby oddzielić to troszeczkę od, od jedynki, od poprzedniczki I rzeczywiście próbował Bo nawet sama scenografia jest dużo Bardziej rozbudowana, jest inaczej W jedynce był mały domek tutaj Nie plan, tutaj, tutaj jest troszeczkę Inaczej, ale rzeczywiście udało się To muszę przyznać, a na dodatek Kenneth Cranham, tutaj mam ładnie napisane Który akurat Przed zdjęciem do tego filmu występował w sztuce W Londynie, wspólnie z takim mało znanym Aktorem Gary Oldmanem No i kiedy byli koledzy, kiedy Oldman się dowiedział, że, że Cranham występuje w, w horrorze Mówi, kurczę, też my sobie w horrorze zagrał Wiesz, nigdy mi nie było dane No i może kiedyś mi się uda No i oczywiście uda mu się w 1992 roku Kiedy to wystąpi we Brama Stokers Dracula W reżyserii Francisca, Francisza Forda e, Copoli. Więc e, koneksje Oczywiście, że tak, przyjaciele No Hollywood to niby jest globalna marka, ale tak naprawdę to jest mała wioska. A skoro mówimy już o znajomych i rodzinie, to William Hope, który występuje w tym filmie, powiedział, że w momencie, kiedy kręcili, jego, jego ciotka oraz jego, jego siostrzeńcy byli w Londynie. No i mówi: Słuchajcie, nie mogli się z wami być, bo muszę zmyknąć, kręcę film. A co kręcisz? Choleryzera. Możemy, 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 możemy zobaczyć? No a ciotka to: Nie, 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 nie. A... Chłopaki oczywiście, że tak, poszli na plan, zobaczyli i stwierdzili, że od tej pory panie i panowie William jest ich ulubionym wujkiem No w sumie nie ma się co dziwić W tym filmie ulubionym wujkiem, ale w trójce, no w trójce już się nie pojawił, ale za to w trójce jest Pinhead i camerhead. Ponieważ przy budżecie 3 miliony funtów poprzedniczka zrobiła ponad 12, więc cały czas całkiem fajny, fajny zarobek, stwierdzono: ok, lecimy dalej, kręcimy trójkę. Tutaj budżet był podobny, około 3-5 milionów dolarów. Film sam sobie zarobił również ponad 12, więc się zwróciło. Ale stwierdzono: ok, to trzeba po pociągnąć kontynuację. Musi być rzeczywiście coś, no musimy kontynuować. To nie może być tak, że są to antologie, bo już zaczęliśmy inaczej. Michael Myers pokazał, że to rzeczywiście nie daje, nie daje rady, nie sprawdza się. Więc pociągniemy i fabułę naszego Pinheada, naszego no, bohatera, jego zrobimy jak najbardziej centrum wszechświata. Ponieważ Antony Hickox, czyli reżyser, chciał... Również to samo jak jego poprzedni, odróżnicie, więc dali inne plakat, stwierdzili, a dobrze, jest fajnie, no ale biuro powiedziało, nie, 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 spokojnie, to jest za hardkorowe, nie możecie takich rzeczy dawać, bo to jest zbyt dużo przemocy i tak dalej. No to co zrobimy? To zrobimy w ten sposób: weźmiemy dokładnie ten sam plakat, który był przy okazji jedynki, tylko zamiast niebieskiego tła damy czerwone, troszeczkę wykadrujemy inaczej i damy. Dali, nie, nie, nie może być, a. Może być, może być, bo ten sam plakat zatwierdzi się przy okazji jedynki Tutaj jest to samo, tylko że w tym momencie zamiast niebieskiego tła jest czerwone Tara, No i tak się rzeczywiście stało Ale Antony Hickox to nie był pierwszy wybór na reżysera Tony Randall miał powrócić, no ale wizję, jaką miał na, na, na film nie była ciekawa dla studia Stwierdzili, troszeczkę zmienimy, weźmiemy coś innego Drugim wyborem właśnie był Antony Hickox jego wielkim fanem znowuż Clive Barker nie był, który cały czas miał pieczę jako producent wykonawczy nad filmem Ponieważ no, między innymi jego poprzedni film, czyli Wax, Waxwork dwójeczka, Lost in Time To były głównie horrory komediowe No i Barker powiedział, nie, nie, to raczej nie może być, bo ja tak, ja tak akurat nie chcę, żeby to było na śmierć Pinhead powinien być raczej zawodowy, powinien być straszny No ale siedli sobie we dwóch, we dwóch przy, no musi się, przy herbatce Obgadali nie, rzeczywiście, fajnie, dobrze, dobra, dobry pomysł, dobra wizja, możesz być, możesz kręcić stary, jedziemy z tobą Kolejnym reżyserem, który miał tutaj e, pojawić się, zanim oczywiście jeszcze Hickox już na dobro objął e, stołek, był Peter Jackson Tak, oczywiście, ten facet od Martwicy Mózgu, od takiego mało znanego filmu jak Hobbit, Władca Pierścieni i tak dalej, i tak dalej No ale okazało się, że mówi, ja nie widzę siebie robiąc ten film, bo ja będę szukał zabawnych rzeczy. Załóżmy, że jest, jest, jest Pinhead i na przykład jak walniesz jego głową w ścianę, to ja bym widział, że te wszystkie gwoździe mu się tam powijać. Myślę, taki płaszczony, taki, taki dziwny. Więc nie, nie, dziękuję bardzo. Ja się nie nadaję, nie chcę, nie znam, zarobiony się jestem, mam inne pomysły. Także no szkoda, bo może rzeczywiście w tym przypadku Hellraiser wzniósłby się na wyżyny. No, a tak, dostaliśmy, okej, okay, przyzwoity film. Nie, nie najlepszy, nie najgorszy, ale przyzwoity jak to bardzo często ma miejsce przy okazji różnego rodzaju małych wytwórni. Właścicielka praw poprzednich do Hellraiser'a oczywiście zbankrutowała, mowa o New World, niestety tak się stało, ale były, były szef tejże wytwórni założył nową bardzo szybko, nazywała się na Transatlantic Entertainment i szybko kupili prawa do kilku znanych serii, m.in. do, no, do Hellraisera, do Dzieci Kukurydzy, Wanted Dead or Alive, a także Angel, no i jeszcze kilka innych serii no dobra, szybko robimy, robimy, robimy kolejne odcinki, żeby rzeczywiście trochę kasy zarobić. No udało się im zrobić tylko i wyłącznie Dzieci Kukurydzy 2, Rzecznego Hellraisera, a także Angel 4 Undercover. A później, a później oczywiście prawa przejmie inna wytwórnia i już wiemy jak to się skończy. Ale jak to zawsze ma w Hollywood miejsce... Lubią oszczędzić pieniądze, szukają gdzie można zaoszczędzić, za, za, za nome, nome, No i kiedy kręcono ten film, to kręcono go razem z właśnie z dziećmi Kukurydzy 2 The Final Sacrifice. Y, używa, używano, użyto tych samych ludzi, oczywiście, że tak. Tych samych nie chodzi o aktorach, tylko i wyłącznie o ekipę, czyli elektryków, ludzi o doświetlenia, dźwiękowców i tak dalej. Kręcono niedaleko, więc stwierdzono: no dobra, zaoszczędzimy pieniądze, może to jakoś, jakoś wyjdzie. Jak już mówiłem, ten film zarobi dosyć fajnie. Jednym z oprócz y, cenobitów, jednym z cenobitów oprócz y, Hellraisera, oprócz Pinheada, oczywiście, był Head w tej roli Ken Carpenter, gentleman, z którym miałem y, okazję porozmawiać jakiś czas temu. Przeprowadziłem wywiad, więc na końcu tego odcinka mam nadzieję, że już jest y, dostępny. Będzie wywiad może sobie go obejrzeć, zobaczyć co po wielu, wielu latach, właśnie po 30 latach od premiery Ken Carpenter, jeden z, no, z 20 może cenobitów w całej serii Hellraiser ma do powiedzenia o tym filmie. Czwarta część. Tutaj się już zaczyna wszystko sypać. Oczywiście mówiłem wcześniej, że kiedy jedna firma bankrutuje, druga przyjmie. Tak samo było i tym razem. Prawa do tego filmu już zakupił Miramax. Tak samo między innymi jak Halloween. Jak co tu mam jeszcze? Krzyk. Madras Boys i kilka innych rzeczywiście horrorów, no nie wiesz o to na, na dobre przynajmniej szczerze do tego stopnia, że reżyser Kevin Jagr, facet, który to naprawdę no, nie jest reżyserem, jest, jest facetem od odpraw technicznych ale nakręcił film, po czym wytwórnia zobaczyła, producenci, bracia Weinsteinowie zobaczyli nie, to nam się nie podoba, nie podoba, wynocha, bierzemy nowego kolesia, żeby dokręcił Co? okazało się, że według praw gildii reżyserów zbyt mały Odsetek materiału był nakręcony przez nowego reżysera, ażeby on mógł być pisany, więc Kevin Jagger musiał być umieszczony. On powiedział: Nie, nie, tam jest jedna trzecia filmu, to nie jest moje, więc dziękuję bardzo. Nie ma mnie, pisujecie Alan Smitey. A Alan Smitey to jest pseudonim, który twórcy w Hollywood wpisują, gdy nie chcą być kojarzeni z jakimś tytułem. Więc jak sprawdzisz filmografię Alana Smitey, tam jest mnóstwo różnego rodzaju filmów w wielu rolach, zarówno aktorskich jak i reżyserskich, dźwiękowych itd. tak więc kiedy ktoś zrobi zły film albo pokłóci się z wytwórnią i nie podoba mu się co zrobili nie nie, usuwać mnie, Alan Smitey będzie i dziękuję bardzo, no i tak właśnie ma to miejsce w przypadku tego filmu no i oczywiście film poległ zarówno wśród krytyków jak i wśród fanów 4 miliony budżet mniej więcej, zarobił ponad 9 milionów 9 więc można się domyśleć, że dużo poszło na marketing Jest to z tego powodu oczywiście Ostatni film, który zostanie pokazywany w kinach W szerszej ilości kopii Nie tam gdzieś tam jedna kopia tu na festiwalu Na jakimś przeglądzie Nie tak to rzeczywiście było W ogóle wytwórnie na początku Zanim jeszcze zatrudniła Jagra Chcieli takiego gentlemana Mało znanego reżysera O nazwie O nazwie O nazwisku Taki, który się nazywał Guillermo del Toro Wiesz, Kronos, Hellboy, Pacific Dream i tak dalej, i tak dalej. No ale on powiedział, dziękuję bardzo, nie, nie jestem zainteresowany. W większości przypadków chodzi o wizję, o pomysł, aczkolwiek chciałbym zobaczyć Haller Razera w reżyserii Model Toro mogłoby to być naprawdę coś pięknego, tak samo jak przy okazji Petera Jacksona, ale tym razem Clive Barker chciał, który cały czas jeszcze był związany z serią, ażeby to było coś innego, więc akcja się dzieje w kosmosie. Tak, jak najbardziej 2025 rok, 2250, jakoś tak po prostu naprawdę hardkorowo, dosyć konkretny rok w przyszłość No i właśnie, rzeczywiście stało się, jest puszczone dużo, dużo oka do, do poprzedników, mamy więcej historii o pudełku La Marchanda, ale no już jakościowo nie jest najlepiej Za efekty specjalne charakteryzacji był odpowiedzialny Gary J. Toncliffe i stwierdził, że tak jak Angelique ma wyglądać w tym filmie, wzorował się troszeczkę na Mortiszy Adams z rodziny Adamsów, I tak samo na troszeczkę na zakończy przebraniu. Ten gentleman, co się bardzo często zdarza Hollywood, tutaj jest facetem od efektów specjalnych. Za część lub dwie będzie scenarzystą po to, żeby za kilka odcinków reżyserować. Nie zawsze to wychodzi na dobre powiem więcej. W większości przypadków to wychodzi źle, bardzo źle. A czy film Gary'ego Garego Tom Cliffa był bardzo dobry, czy nie? No właśnie, to już o tym już mówiłem jakiś czas temu. Kiedy mówimy o piątce, to mówimy o pierwszym z cyklu filmów, który nie miał scenariusza. Inaczej był scenariusz, ale nie był to hellraiserowy. Wytwórnia strzyba, musimy zaoszczędzić pieniądze, bo budżet będzie około 2 miliony dolarów, czyli już tniemy całkowicie. Zatrudnimy jakiegoś mało znanego reżysera obiecującego, Scott Derrickson się nazywał. Który wiele lat później będzie reżyserował między innymi Doktora Strange, itd. Tak tak rzeczywiście bardzo fajny facet, ale wzięli jakiś tam pomysł, wzięli jakieś tam scenariusze, które były gdzieś na kupce i mówi, okej, okay, to weźmiemy ten i przepiszemy go. Dopiszemy cenobitów, tutaj je zmienimy, weźmiemy, to naprawdę jest to film detektywistyczny. I po raz pierwszy, ale nie ostatni, dostajemy ciekawy pomysł, ciekawy koncept, ale cenobitów mamy tam wrzuconych na siłę, na Hama. Jest to zdecydowanie niepotrzebnie, A o tym nie tylko zaświadczy fakt, że budżet na efekty specjalne, czyli charakteryzacja. Te wszystkie rodzaje przejścia i tak dalej I wynosił 50 tysięcy <gry> dolarów Więc tyle, po prostu tyle Ja wiem, że przy okazji pierwszej części Doug Bradley yy, Wrócił Clive Barker Nie miał wiele pieniędzy, mu się skończyły na efekty specjalne no Ale kiedy już robimy piątą część To można byłoby się spodziewać Kurczę, jest to rzeczywiście już znana seria Zarobiła nam grube Kilkadziesiąt, jak nie kilkaset, pewnie milionów Bo pamiętaj, te kwoty, które ja tutaj podaję To są tylko i wyłącznie kwoty W kinach, nie ma tutaj podany lata 80-90 nie ma podanej sprzedaży VHS, no później wiadomo od DVD, Blu-ray. Filmy do dnia dzisiejszego zarabiają, bo Ken Carpenter, z którym rozmawiałem, 30 lat minęło od premiery Hellraiser trzeciej części, a on cały czas dostaje tantiemy za udział w tymże filmie, więc one cały czas zarabiają. Ale na ten moment, no to tak akurat wyglądało, że rzeczywiście film dostał mało pieniędzy, mało kasy na efekty specjalne, mało kasy na produkcję. No i Scott Derrickson próbował coś wymyśleć Chyba się nie udało tak do końca Kręcąc szóstą część Wiadomo, że w większości przypadków Nie spodziewamy się nie wiadomo czego Że to będzie piękne, super, ekstra kino No i tym razem było podobnie Tak samo jak przy okazji piątki Scenariusz był totalnie niezwiązany z, z Hellrazerem no, gdzieś tam po raz, który postanowiono, ok, zaoszczędzimy pieniądze, ory, dawaj, tutaj mam jakieś scenariusze, mam jakieś, nie, nie mamy, ale jakiś scenariusz jest, a nie niezwiązany jest z serią, no i co z tego, dawaj, wrzucimy, wykombinujemy, nie ma problemu, na początku był to film detektywistyczny, no ale potem się to rzeczywiście wszystko pozmiało. kręcono film i y, ogólnie nie zdawano sobie sprawy, jakie prawa panują, bo kręcono go w, w, w Kanadzie, no i tam jest takie prawo, że reżyser nie ma możliwości nie ma, no ma, no ma prawa osobiście zwracać się do aktorów, do statystów musi to zrobić, y, musi poinformować o tym, co chce asystenta swojego i dopiero asystent to robi no ale tutaj było, mam odnotowane 51 minuta w filmie, y, wchodzi Jakiś tam statysta, dwóch dżentelmenów sobie rozmawia, on tylko wchodzi, bierze, bierze wodę, czy jakieś śrubki i wychodzi i dziękuję bardzo. No i do niego podszedł bo Rigbota, mówi: słuchaj, 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 przy tej scenie no, załóżmy, w przy tej, przy tej scenie tutaj wszedłeś, popatrzyłeś się w prawo, czy możesz popatrzyć się w lewo. Ok, super, dziękuję bardzo. Ponieważ y, prawo zabrania rozmawiać bezpośrednio ze statystami, wytwórnia musiała zapłacić temu statyście 10 tysięcy dolarów. Bo się okazało, że zostało złamane prawo, więc facet pojawił się. 3, może 5 sekund na ekranie i za to skasował 10 tysięcy dolarów. To jest dopiero przelicznik. Pomyśl, jakby on by na ekranie się pojawił przez godzinę, to dopiero byłoby tak pomnożyć 5 sekund razy 10 tysięcy! Jeżeli chcesz, wpisz mi w komentarzu, jak to, jak to wygląda, jak to się naprawdę finansowo wydaje, wydaje mi się, że dosyć fajnie. Ponieważ to już nie jest film Hellraiserowy, tylko gdzieś tam coś tam zaadaptowali, w tej części Pinhead pojawia się mniej niż 5 minut. Tak, jest go mniej niż 5 minut w tym filmie, w ogóle miało być go jeszcze mniej, ale Doc Bradley sam pozmieniał troszkę scenariusz, dodał sobie więcej dialogu, więcej tego, co mógł po po powiedzieć, żeby rzeczywiście było go więcej. Nomenomen. Dzisiaj lubię używać słowa Nomenomen. I e, pojawia się go, no bo to jest Hellraiser. No wiadomo, że kiedy oglądamy Hellraisera, to nie chcemy oglądać super fajnych pościgów. Nie chcemy widzieć Freddy'ego Krugera, tylko chcemy oglądać Pinheada. No i takie jest e, clue tego. No rzeczywiście nie wyszło to na dobre. Scena. Bo dużo akcji w tego filmu rozgrywa się w wodzie, no, nasi główni bohaterowie mają wypadek, lądują w rzece, jeden z bohaterów podchodzi do maszyny z, z chrupkami i tak dalej wrzuca, pojawia się łapa taka mokra, on się przeraził, ta scena miała być kręcona w wodzie, w ogóle cała maszyna miała być zanurzona w, no, w wodzie, aktorka miała być również cała mokra, ale... Stwierdziano, troszeczkę nie bardzo mi się podoba. Kręcimy kolejną część. To nie, jest, to nie jest jedynka, to nie jest film klasy A, gdzie mamy budżet 100 milionów dolarów. Obawiam się o swoje. Lepiej zróbmy to po prostu w biurze. Rzeczywiście dobry był ten pomysł, ponieważ ta łapa jest dosyć przerażająca. Fajny straszak, dosyć dobrze to y, wygląda. A czy dla całego filmu kwestia wody jest y, rzeki, tej sceny w wodzie byłaby potrzebna? No nie, wydaje mi się, że to zaoszczędzili budżetowo, bo to też musiało w grę wchodzić. A. Y, tylko i wyłącznie na dobre to wyszło dla filmu. A czy film zarobił na siebie? No nie wiadomo, bo tutaj już jest, jak mówiłem, film nie wprowadzony do kin, tylko i wyłącznie jest wprowadzany na rynek VHS. To jest jeszcze 2000, może już na DVD nawet. Możliwe. W każdym razie nie ma podanego, ile film zarobił. Budżet to było około 3 miliony dolarów, więc już w tym momencie. 2-3 miliony, tak, tak. Jak najbardziej starało, starano się to robić. Tym bardziej, że nie ma nowego scenariusza, nie ma gwiazd. Jakichś bierzemy reżyserów, którzy nie mają pojęcia o tworzeniu filmów, a może coś tego będzie. Może, no, niekoniecznie. Dobra, lecimy do siódemki. Kiedy już było wiadomo, że seria Hellraiser to równie pochyła, więc stwierdził, dobra, robimy kolejną część Hellraiser 7 Sekta. 2 miliony dolarów budżetu. No, oczywiście, że tak. Scenariusza nie mamy. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Napiszemy. Poprosimy o to Petera Brixa on napisał świetny scenariusz do filmu Freddy kontra Jason, scenariusz, który nie został zrealizowany, był on dużo bardziej ambitny niż to, co dostaliśmy w finalnym produkcie, ale wytwórnia widziała ten scenariusz i stwierdzi, okej, okay, dobra, dajesz, piszesz scenariusz do, do Hellraisera, no i napisał ponoć bardzo interesujący, bardzo intrygujący scenariusz, no ale okazało się, że nie, to będzie więcej budżetu niż dwie bańki, a nam się nie ma takiej możliwości, panie Hawranek, my chcemy coś innego, my chcemy coś... Tańszego przede wszystkim. Więc stwierdzono: OK, dziękuję bardzo. Bierzemy coś innego, coś innego, wymyślamy. W każdym razie nie wyszło dobrze. Film był kręcony przez 6 tygodni w Rumunii. W Rumunii razem z kolejną, część, z kolejną częścią, czyli Hellraiser 8 Hellworld. Kręcono oby, obydwa te filmy w Rumunii. W ogóle wyobraź sobie, że bierzesz ekipę filmową, jedziesz, no, część ekipy filmowej, oczywiście, aktorów i reżyser, kilka może jeszcze osób, lecicie do Rumunii, tam zaczynacie kręcić film. I w tym momencie sobie uzmysłowiacie, że, orzesz w mordę, w Rumunii nie mówi się po angielsku. I co? No i my nie mówimy po rumuńsku, a oni nie mówią po angielsku. Szukaj, tłumacza. No ale nie ma. No to zaczynamy kombinować, że. Y, ty, you know, ty. Y, y, my name is. Y, Moje pieniądze my, money. tu umieścić. Fershteyn? Ja, ja, ja. Okej, okay. gawarić po angielski. No Rzeczywiście nie było to zrobione dobrze, nie było to zrobione ciekawie, i muszę przyznać, że wcale się nie dziwię, że film no, poległ no, w kasach kinowych. Nie poległ to już jest y, czas, kiedy pojawiał się na VHS-ach DVD. Możliwe, że już wtedy były pierwsze platformy streamingowe. No, Netflix już troszeczkę istniał, ale on na początku miał inny charakter niż tą, co my znamy w tym momencie. Jak już mówiłem, kiedy ten scenariusz był źle zrobiony, no to wzięto jakiś tam inny, no źle zrobiony, bo zbyt, zbyt wysoki koszt produkcji. Wzięto inny, cały trzeci akt tak naprawdę usunięto, dopisano cenobitów i to widać, to widać, to czuć, że to nie jest film Hellraiserowy po raz wtóry i nie po raz ostatni, niestety, na naszej liście wytwórnia bracia Weinsteinowie stwierdzi, nie, my wiemy lepiej, będziemy, damy radę. Nie, nie dacie rady, nie macie pojęcia, to my, to Fani to widzowie, to reżyser, to ludzie, którzy chcą robić te rzeczy, wiedzą jak to się je, a wy nie macie pojęcia. Ósma część, czyli helloworld.com, tak jest Polski z dół, był kręcony również w Rumunii, jak już mówiłem wcześniej, razem z tym, z tym że film z poprzednią częścią, budżet tym razem 3 miliony dolarów, kręcono przez 6 tygodni. Ok, nakręcili poprzednią część, teraz kręcimy tą, no dobra, to co robimy? To co robimy? No to kręcimy. Ty, ale my nie mamy aktorów. Jak nie mam aktorów? No bo oszczędzamy na, na pieniądzurach. A zobacz, może ktoś kręci w tym momencie filmy w Rumunii. Może jacyś aktorzy są, może ich weźmiemy. A ja nie mam telefonu. Okej, okay, okej. Okay. Proszę bardzo, mówi słuchaj, Cary e, Payton kręci film teraz w Rumunii. A z czego ja go kojarzę? Kojarzę go na przykład z filmu Dracula 2 odrodzenie. Okej, okay, dobra, bierzemy go. Kto jeszcze? Lance Henriksen. A tego z czego kojarzę? No między innymi Mimik 3, Terminator Obcy, Obcy kontra Predator, Serial Millennium, Jennifer 8 i tak dalej, tak dalej. Uuuu super, on będzie naszą gwiazdą, dawać go, bierzemy jak najbardziej. Ale przecież oni nie znają scenariusza. Stary to z Hellraiser 8. Proszę cię, no, coś tam wymyślimy, jakś tam będzie. Oczywiście, znowuż nie gadamy po, po rumuńsku, tutaj nie gadamy po angielsku. Masakra po prostu jakaś, masakra. Ale za to był scenariusz, jak najbardziej. Zaadaptowano y, y, opowiadanie Mrok y, nie oddycha Joela Soissona. Który rzeczywiście był No mrok nie oddycha, wiadomo jaka jest sytuacja Ale czemu ten film y, został zrobiony I nie dlatego, że oni chcieli ten zrobić Nie, gdyby nie wypuścili tego filmu Kontrakt, prawa autorskie by im Przepadły do, do serii Hellraiser Więc szybko, 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 szybko Zaoszczędzimy na produkcji i tak dalej Pamiętaj, że ta tantiemy, Wszystko to spływa do wytwórni, która w tym momencie ma Domyślam się, ma, ma, ma prawo do tego Więc musimy tak to jakoś y, robić No Miramax stwierdził, ta, trzeba dojść Krowę póki daje złote mleko Póki daje mleko, póki w ogóle można, póki w ogóle jest sens i logika. Jest to ostatnia część, w której jako pinhead pojawia się Doc Bradley, bo rzeczywiście scenariusze były coraz gorsze, coraz słabsze. Te miejsca na Ziemi, gdzie było to kręcone, to po prostu, a chociaż z drugiej strony, pewnego, pewnego dnia drogę bez powrotu chyba 85,5 kręcił w Bułgarii, więc akurat te miejsca, typu Rumunia, Bułgaria, Serbia, nie są mu raczej, raczej obce, ale powiedział: Dziękuję bardzo, stop, Hellraiser 8, jak najbardziej. To jest to jest kres mojej pinheadowej podróży. A w ogóle taka ciekawostka, kiedy nakręcono już film, kiedy zrobili imprezę po, 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 po skręceniu już filmu, tak zwane Rap Party. Lens Henriksen, jako gwiazda tego, tego filmu, dali mu pinatę wielkości 1 do 1 pinheada, zrobioną z czekolady. Po czym Lens Henriksen wziął i powiedział: wyrzucić to. Czemu? Albo jestem uczony na czekoladę. Dziękuję bardzo, nawet takich rzeczy nie wiedzieli Jeszcze jeden fakt godny odnotowania Henry Cavill, tak, nasz Superman Nasz Wiedźmin i tak dalej, tak dalej To jest jego, co prawda nie debiut Ale to jest jeden z pierwszych filmów, w którym wystąpił I dołącza on do Panteonu Gwiazd, które no, Swoją przygodę filmową w jakiś tam sposób Zaczynały w horrorach I tutaj dno dna, Hellraiser 9 Film, który został zrobiony W 21 dni, nie Nie nakręcony, zrobiony Nakręcono go w 11 dni. Uwierzysz 11 dni. Ja swój krótkometrażowy film, czyli dzieciak kręciłem w 4 dni, a to ma tylko 15 minut, a to jest półtorej godziny, no niespełna. Pełnometrażowy film z mnóstwem efektów specjalnych, czyli w ciągu tych 21 dni oni musieli zebrać ekipę, scenariusz, zrobić scenariusz, napisać scenariusz, światło, dźwiękowcy itd., aktorzy, ludzie od charakteryzacji musiano wymyśleć to, napisać scenariusz, znaleźć lokalizację, pojechać tam, zarezerwować te miejsca, wszystko oczywiście, nakręcić film, wrócić. Zmontować go, podłożyć dźwięk, dać efekty specjalne i tak dalej, i tak dalej. Nawet Vegeta będzie dobrana, no, ale stwierdzono, że musi być. Czemu? Ponieważ prawa autorskie nam przepadną. No, oczywiście, że tak. Scenariusza nie było. Aha! Nie jest to nowość, oczywiście, przy okazji Hellraiser'a, więc coś sobie wymyślono. A kiedy już pojawił się jakiś pomysł, jakiś koncept, no to poproszono, Doc Bradley. Słuchaj, wrócisz jak Opinhead. Dobra, a co to jest? To jest scenariusz. Super. Mhm. Która wersja? Pierwsza. Dobrze. Yy, co będziemy jeszcze zmieniać? No nic. A dlaczego? No bo nie mamy czasu. To jest tylko pierwsza wersja. To jest wersja finalna, ostateczna. Ok, no to powiedz przynajmniej ile ile, ile kasy za to dostanę. Jakiś konkretny czego, jakaś fajna wypada. No mniej więcej tyle co za lodówkę na Allegro. Co? Dobra, dobra. Pralka w Media Markt. A? Nie, dziękuję bardzo. To ja nie jestem zainteresowany. Ja mam lepsze inne rzeczy na głowie. I w ten oto sposób, yy, drogi widzu, Hellraiser. Yy, już nie jest tym samym, ponieważ nie pojawił się tutaj Pinhead w wersji Doga Bradley'a, twórcy próbowali coś ratować Mówi, o słuchaj, są dwie rodziny to nazwijmy jej tak, jedna będą, będą, będzie rodzina Cravenów, tak, bardzo, bardzo oryginalne Wes Craven a druga rodzina to będzie Bradley'ów Dog Bradley wie, że Pinhead, bo on też w drodze bez powrotu, no, taki ukłon niby, że wiesz, nawiążemy jeszcze kilkoma innymi smaczkami do, do jedynki, do dwójki coś tam może wyjdzie, może będzie fajnie Uff. nie jest fajnie, uwierz mi ta seria takiego Badziwia jeszcze nie miała. A ja tak złego horroru chyba jeszcze nie widziałem. A jeżeli już, to dawno, dawno nie przyszło mi y, oglądać taki. słowo klucza, mówię, kabaret. kał. Kiedy ten film e, wszedł, napisane jest. Zrodził się w głowie Klajowa Barkera. Kiedy Barker to przeczytał, mówi: co. Co odpisał od razu, ten film, ten cholerny film nie jest zrodzony w mojej głowie. On nawet nie wyszedł z mojego tyłka, więc odczepcie się ode mnie. Nie mam nic wspólnego z serią Hellraiser bodajże od piątej części, więc pokazał palec, dziękuję bardzo za widzenia, to tylko pokazuje jak pokazał, więc pokazuje, że ta seria w tym momencie sięgnęła dna. Teoretycznie nie jest trudno się odbić od dna, no ale jednak fakty bywają inne. W dziesiątce postanowiono, zmieniamy zasady. A pewnie, że tak. No, nie jest to nowością, jeżeli chodzi o, o, o filmy, o horrory. Mieliśmy to i w Chucky, mieliśmy to w Halloween i tak dalej, i tak dalej. Ale przyznam szczerze, że to nie wyszło na dobre. I y, jak mówiłem wcześniej, Gary J. Toncliffe. Tak, ten facet, który wcześniej robił efekty specjalne, później scenariusz. Tutaj ten, że film on y, reżyserował. W ogóle Tuncliffe jest wielkim fanem Doktora Strange i jeżeli się przypatrzysz dobrze, bodajże po lewej stronie kostiumu Hellraisera, Pinheada właściwie, zobaczysz oko Agamotto, czyli, czyli znak, znak doktora Strange'a, więc sprawdź sobie taka po prostu może ciekawostka, kiedy został dobradli Bradley zapytany, co byś poradził nowemu, nowemu Pinheadowi. Mówi, no nic nie poradzę. Czemu? Bo reżyser powiedział, że on ma prezencję Petera Cashina i Rolfa Fainca, więc... Co ja mogę mu poradzić? No, okazało się, że, że powiedział, nie, on trochę jest podobny do nich, no i to wszystko, ale rzeczywiście ten pinhead nie jest najgorszy. Nie wygląda to bardzo źle. Nie wygląda to z drugiej strony bardzo dobrze, ale pojawia się tutaj audytor i jest on bardzo dziwny, pocięty, w ogóle ma mnóstwo, mnóstwo ran i tak miał wyglądać pinhead w nowej wersji, ponieważ. Zanim ten film powstał, był pomysł, że dobra, okej, okay, to może zrobimy od nowa. Całkowicie totalnie wyzerujemy, tak zwany reboot, i może po prostu to będzie nowy, jak będzie pinhead wyglądał, bez tych, tych gwoździ wbitych, może to po prostu będzie fajnie, może, może, może będzie dobrze, może zażarło? Zażarło? Nie zażarło, niestety, stwierdzono, okej, okay, no to budżet obcinamy, będzie znowuż mało pieniądzów i zrobimy w ten sposób. Wyszło, no co tutaj dużo mówić, jak wyszło. A po co? No bo to jest jak najbardziej. Pamiętaj, brak scenariusza, i y, robimy to byle jak i kręcimy kolejną część, żeby nie stracić praw. Właśnie po to powstał tenże film. Na szczęście tyle brakowało, abym został producentem, współproducentem tejże, tejże części. No, na szczęście udało się, że nie, że nie zostałem. A ten film no, był troszkę lepszy od poprzedniczki, ale nie było to bardzo wybitne kino. Za czas jakiś. Bo jeszcze nie ma podanej oficjalnej daty, na Hulu będzie, będzie premiera nowej części Hellraisera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kiedy się już pojawi, oczywiście będzie, będzie omówiona dodatkowo jako postscriptum do, do odcinka Hellraiser w cyklu Kultowe Horory więc tak to jak będzie. A na zakończenie jestem sobie winien listę. Od najgorszego do najlepszego, ale zanim to uczynię to pamiętaj, żeby dać słowa i włączyć dzwonek z opcją wszystko. Dobra, lecimy z listą. Tak więc na miejscu dziesiątym oczywiście część 9 Hellraisera. Później nic, nic, nic I długo, 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 nic po dziewiątka to jest takie badziewie, że szkoda gadać Ale dobra, lecimy dalej Na dziewiątym ósma część lasera Na y, ósmym siódma Tak przekornie jak najbardziej Na siódmym dziesiąta Czyli ostatnia część, według mnie nie jest tak najgorsza Aczkolwiek dalej nie polecam Na szóstym szósta część Oczywiście, że tak Na piątym piąta, a na czwartym miejscu czwórka Tak dla odmiany I te sześć części są beznadziejne. Tak. w zależności od tego oczywiście jest stopniowanie, zróżnicowanie, ale te sześć części nie polecam, od razu, nie są dobre. Więc teraz zaczynamy naszą y, topową trójkę. Bardzo bardzo prosta, bardzo łatwa. Na trzecim miejscu trzecia część, jak najbardziej z skanem Carpenterem Na drugim dwójeczka bo jakże mogło być nasze I na pierwszym miejscu oryginał, czyli Hellraiser z 1988 roku w reżyserii Clive'a Barkera i z Dougiem Bradley'em w roli głównej. I tak, jak najbardziej to jest wszystko, jeżeli chodzi o serię Hellraiser. Za tydzień zaczynamy psychozę, tak wybrali widzowie, więc y, będzie omawianych chyba 5 albo 6 filmów, bo tam wiem, że, wiem, że jest z Perkinsem, jest cztery bodajże, także jakoś to tak będzie, że, że, że rzeczywiście, a co będzie... Później, 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 no to już oczywiście jak zawsze wybieracie Wy, widzowie, więc za to Wam dziękuję. Hellraiser odszedł do przeszłości, nie ma go już, co mnie bardzo cieszy, bo rzeczywiście dziewiątka to było przejście. To była droga przez męki, to była droga, tak jak najbardziej, droga bez powrotu. A jeżeli lubisz ciekawostki, to sprawdź tę listę, bo tutaj tylko i wyłącznie takie się pojawiają.